Alina Kneba, urodziłam się 12 maja 1933 roku w Warszawie i tam mieszkałam do powstania. W Gdańsku mieszkam od października 1946 roku. Tajne komplety chodziłam od września 1942 roku. Nauczycielką była pani Stefania Baczyńska. Na kompletach byłam ja, jeszcze koleżanka i jeden chłopiec. Było nas troje. Nauka odbywała się codziennie. Nauczycielka przychodziła raz do domu koleżanki, a czasami przychodziła do nas, ponieważ u nas było bardzo bezpiecznie, bo to był hotel, który był zajęty przez Niemców. Tylko obsługa była polska. To był hotel Victoria na ulicy Jasnej 26. W tej chwili już tam jest całkiem inny budynek. Komplety się odbywały właśnie codziennie w obiad. Wiedzieliśmy, że to jest pani Stefania Baczyńska. Wiedzieliśmy, że ona napisała książki do nauki języka polskiego, chyba klasa czwarta, coś. Dokładnie już nie pamiętam, ale to wiedzieliśmy, że jej nauka właśnie przychodziła codziennie i u nas były lekcje. Natomiast kiedy na przykład była chora, to zastępował ją jej syn Krzysztof Kamil Baczyński. Przychodził, był bardzo pogodny. Przypominam go sobie, że nosił, bo wtedy były modne tak zwane oficerki. Takie buty oficerskie w kurteczce przychodził, drobniutki, ale uśmiechnięty. Pani Baczyńska była raczej taką osobą zimną. Gładko zaczesana, w koczek, pamiętam przydziałek pośrodku, siwiejąca, ciemna. Usta takie miała zawsze zaciśnięte, ale jeżeli chodziło do lekcji, to była miła, prowadziła bardzo sympatycznie, robiła nam przerwy, uczyła nas na przykład taką piosenkę Marii Konopnickiej. Nasz koniczek, nasz bułany, pięknie grzebłem, wyczesany i myśmy w ten czas podskakiwały wkoło tego stołu, bo to był taki duży pokój, jeżeli były lekcje właśnie u koleżanki i w środku stał duży stół i myśmy tak wkoło w rytm śpiewania podskakiwały, żeby właśnie nas rozruszyć. Tak prowadziła te lekcje, prawda, bardzo w tej chwili sobie uświadamiam, mądrze. Natomiast kiedy przychodził w zastępstwie Krzysztof z kolei, ten takich przerw nie przypominam sobie, żeby robił, ale rysował. Dużo nam rysował. Jeżeli o kimkolwiek, o czymkolwiek opowiadał, właśnie pamiętam, jak opowiadał nam o węglu, jak powstaje, że jest kopalnia, pracują górnicy, od razu brał do ręki kredki, czy już nie pamiętam, czy ołówek, czy co tam było i pięknie rysował. Przypominam sobie te jego rysunki. Kiedy opowiadał na przykład o Polsce, bo też tam opowiadał, to narysował, do dziś go też pamiętam, przepiękny polski orzeł w koronie, właśnie taki naprawdę królewski orzeł. I to zapamiętałam jak najbardziej, właśnie te jego rysunki. Dopiero w tej chwili sobie zdaję sprawę, że w tym okresie, kiedy oni przychodzili uczyć, to było powstanie w getcie. Ale jakoś nie przypominam sobie rozmowy na ten temat i ja w ogóle nie wiedziałam, że pani Baczyńska była z domu Żydówką. A on w ogóle nie był podobny. Ona też nie była podobna, nie miała. Jak ja sobie teraz uświadamiam jej wygląd, nie miała według mnie podobieństwa rysów takich. On to już absolutnie, bo on był takim blondynkiem, drobniutkim. No dla mnie nie był wtedy taki malutki, bo ja byłam mała. No i tyle, co mam o nim wspomnieć. Tak więc właśnie to powstanie było w kwietniu, w 1943, a myśmy lekcje mieli do końca, do czerwca. Aha,
I później po zakończeniu to przypominam sobie, że trzeba było jechać, zdawać egzamin. Jechaliśmy, pani Baczyńska z nami jechała gdzieś na Żoliborz. To też była jakaś tajna szkoła. Krzysztof był milszy od swojej mamy, bardziej uśmiechnięty, pogodny. Właśnie rysując, to zaraz się uśmiechał zarazem, opowiadał tam jakieś żarciki. Myśmy go bardzo lubili. Ojej, pani Stefania Baczyńska, kto mnie uczył? Krzysztof Kamil. Taki, bo poprzednio żeśmy sobie w ogóle nie zdawali sprawy, kto jest. Tylko ona, to wiedziałam, że pisarka, to wiedziałam. I nawet pamiętam, że chyba kiedyś przyniosła nam tę książeczkę, którą ona, ale to była książeczka taka szkolna, z języka polskiego. Na szczęście powstania nie przechodziłam w Warszawie, bo to były wakacje. Na wakacje zawsze wyjeżdżaliśmy gdzieś na wieś. I też w ten czas, żeśmy wyjechali, już było wiadomo, że będzie powstanie. Już było tak niewyraźnie. Zresztą moi rodzice mieli trochę wiadomości, bo tam jednak Niemcy. Było pełno gości niemieckich i to oficerów, bo tam nie było cywilów. Przeważnie byli oficerowie, byli ci tacy kozacy, tak zwani kozacy w armii niemieckiej. Ci byli całkiem sympatyczni, najgorsi byli Ukraińcy. I oni nam podpowiedzieli, moim rodzicom oczywiście, że raczej wyjedźcie już tak na stałe. Kiedy się dowiedziałam, kto był, oczywiście zaraz w bibliotece szukałam jego wierszy, zadzwoniłam do koleżanki, zaczęłyśmy dyskusję. Ona mi nawet z Warszawy przysyłała wycinki z gazet pocztą, przysłała mi nawet gazetę tam, w której fotografia była Krzysztofa, jak idzie chyba z Barbarą, już z tą swoją żoną ulicą, i żeśmy się wymieniały jak najbardziej tymi wiadomościami.